No cześć, dzień dobry, witam was serdecznie, Jada z tej strony. Troszeczkę jeszcze z tym oświetleniem nie doszedłem do ładu, ale także wybaczcie jakość kamery, ale no będzie myślane, nie było kiedy. Dobrze, słuchajcie, kolejny odcinek z Horizona dzisiaj raczej krótko będzie, ale od razu przechodzimy. Nie mamy żadnych losowań, przejdźmy do przygody. Ostatnio robiliśmy parę takich standardowych wyścigów, no i mówiłem, że zobaczymy sobie, co się kryje pod tymi kolejnymi wyzwaniami festiwalowymi. Lucha de Carreteras, zdobądź błogosławieństwo El Campeón. Przypuszczam, że to jest ten taki quest chain żółty, tak? Czyli jakaś tam seria zadań. Oraz Kolos, czyli szczyt wyścigów drogowych, czyli jakiś taki wielgachny wyścig. Oczywiście odblokujmy sobie jedno i drugie. Coś będzie mówione? I będzie mówione, okej. Włączają, wyłączają, o co tu chodzi. Okej, dziękuję. Dowiem się, gdzie to jest. Następny rozdział. Co w ogóle się dzieje z moim samochodem? Nie mogę ruszyć. Aha, gałęzie mi blokowały. Pokazuje, że to jest gdzieś tam. O ile to jest zaznaczone, to tak. Okej, tak jak myślałem. Dobra, to jest jedno. I weźmy sobie od razu drugie, żeby się nie zastanawiać. Weźmy sobie od razu tego kolosa. Kolosalny wyścig. Let me talk to Alejandra. See if she can find enough drivers willing to race the Colossus against you. Okay. I tylko zobaczmy. Colossus jest tutaj. Okay. The build, I mean, racing is never finished. Dobra, dobra, dobra. A, wszyscy muszą gadać do nas. Świetnie, dobra, jedziemy. Lucha Libre to coś zapasy? To może być ciekawe. Ja, tu następne jakieś dialogi wchodzą. Nie mam kiedy nawet się odezwać do was, ale widzę, że tutaj ewidentnie... O, teraz dopiero wskoczyło. Na razie, przepani, to ja se jadę rozpocząć historię. O właśnie, tak to się nazywa. To są historie te żółte. A więc zobaczymy, ile nam to zajmie. Tego kolosa byśmy sobie uskutecznili. Pytanie, jak jest duży ten wyścig. Ale przynajmniej rozpocznijmy tutaj. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Jeździmy naszą bemeczką starusieńką. A w ogóle zobaczę, jak w środku. Ale ładnie. Ty, co za jakieś kolorki na tych zegarach są. Nie mam pojęcia, co to jest, ale wygląda fajnie. Tam coś widzę, jakiś chyba olej, a... Wow, 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 aż się przestraszyłem, bo nie patrzyłem na to. Tu jakieś widzę, niektóre rzeczy są takie wciskane albo wyciągane. Z tego, dobra, odpalamy. Jak zwykle pełno tego 8 wyścigów. A wszystkich raczej nie zrobimy, ale zacznijmy sobie. Wiecie, czasem są ciekawe rzeczy, na przykład w tym Voczo to uważam, że były to dosyć ciekawe rzeczy, dosyć ciekawe wyścigi. Gdzieś mam tu rękę rozwaloną, teraz zauważyłem. Dosyć ciekawe te wyścigi, bo to były raczej takie króciutkie zmagania, nie? One of the greatest lucha de carreteras fighters in Mexico. Señor campeón, may I present the driver I told you about? Híjole, that went well. Wait, what? Yeah. That means El Campeón will train you, but you must prove that you're worth his time. I've got a car ready. Chce się sobie będzie trenował w samochodach zapaśnik, nie rozumiem. Przecież on się nie odzywał nic, nie? Lucha de carreteras is about agility, speed and precision. Dobra. Mamy... To jest Ford, ale... Wiecie? To jest Fordzik, ale kurczę, to jest ten wersji RS pewnie. Natomiast kwestia tego, że on jest tak spycony, zmajstrowany, no, rodem po prostu ze starych NFS-ów. Kurczę, brakuje mi tych starych NFS-ów właśnie. Musimy przekroczyć 209 na godzinę. Nie będzie to żaden problem według mnie, o właśnie. Nie zwalniaj poniżej, dobra. Aha, i teraz mamy tak jakby minutę na powrót do tej prędkości?
No dawaj, 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 dawaj. No, dobra, uff, przebite. Ale kurczę, jak jest zakręt, no to jakoś muszę zwolnić na chwilę chociaż. A, łącznie mamy tylko minutę, a nie, licznik się nie resetuje. Długa prosta, to dobrze. Licznik się nie resetuje, tylko mamy tak jakby minutę tylko na pozostanie poniżej prędkości 209 na godzinę. Trochę jak w tym filmie Speed, nie? Z Keanu Reevesem i tam kimś tam, Sandrą Bullock chyba. O nie! To było złe posunięcie. A były słupki, było proszenie wjeżdżać, a Hunta co zrobił? Wziął i wjechał. O niestety, ale ta woda daje w dupala. Ale okej, okay, już lecimy. Dobra, dobra, dawaj, 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 dawaj. Mamy prostą. Już! O, dobra, 34 sekundy. Wiecie, tam nie mogli zjechać z prędkością poniżej jakiejś tam wartości, bo inaczej było boom. Autobus robi boom. Ciekawy jestem, jak tu mam utrzymać 209 na tak długim zakręcie i ostrym. Dawaj, przecież ja nie widzę środka drogi, no. Ej, to też sobie wymyślili, kuźwa, utrudnienie. Przecież ten licznik jest centralnie na środku ekranu. Ej, nie widzę, dokąd jadę. Jakby tam jakiś samochód zjechał z naprzeciwka, to nie mam go szans zauważyć po prostu. Dobra, będzie. No, come on, jest, 209, proszę bardzo, ukończone. Świetnie. Dobra, czyli to był dopiero teścik. Dwie gwiazdki, dobra. Docierasz po... 5 sekund wcześniej musiałem dotrzeć, Jesus. No tylko jak na tych zakrętach, jak po prostu, no... Wiadomo, że zmieniamy kierunek jazdy, no, no musi nas spowolnić nieco. Dobra, słuchajcie, wydaje mi się... No... Dobra, czy oni przestają kiedyś gadać? O, właśnie. Idealnie dojechaliśmy tutaj pod kolosa. Dlatego ja nie będę nic absolutnie kombinował. Tylko weźmiemy udział od razu w tych zawodach. A potem się ewentualnie wróci, bo to będzie długi wyścig. Ja nie wiem, czy zrobimy coś jeszcze więcej w dzisiejszym odcinku. Dobra, co my tu mamy? Możemy zacząć od Peugeota 205. Może niekoniecznie. Możemy tego Dodge'a. Tu jest w ogóle Ferrari FXX205. Nie jechałem chyba nim. A tak to mamy BMW M3. Takie nowe M3, stare M3 Skyline, ale ten jest strasznie jakiś stary, ten Skyline. 2002? Nie wygląda. Wygląda na jakieś lata 80-90. Audi S1. No nic, no spróbujmy chyba tym. Spróbujmy tym Ferrari FXX. Wiecie, szybszy samochód oznacza, że szybciej przejedziemy przez wyścig, a to oznacza, że... dobrze oznacza. Tak, bardzo dobrze. Aż się napiję z tej okazji. Teraz zauważyłem, że to źle zabrzmiało. Chodziło mi o Liptona po prostu, że się napiję, bo mam pod ręką. Ale zabrzmiało jakoś źle, po prostu źle. No i jesteśmy już na starcie kolosa. This is a Colossus, the biggest road race we've ever made. Are you ready? Największy? Chyba o każdym tak mówią. A nie, że to wyścig drogowy największy. Tak, tak, tak. No to prawda. Okej, widzę inne Ferrari FXX obok nas. To jakieś BMW Empower przeszło. Przynajmniej pomalowane jak Empower. Okej, jeden już wzięty. Wow, szlak! Jak szybko! 300 na godzinę lecimy! Jesus! Jak tym sterować, panie? Nie zauważyłem, że im niższy samochód, tym bardziej kamera jest oddalona, znaczy tak jest kamera niżej, tak jakby kamera jest ujęta, znaczy pozycja tej kamery za samochodu jest ujęta na podstawie wysokości tego samochodu, więc jak mamy niski samochód, jak to Ferrari, to kamera jest strasznie nisko obsadzona i my nie widzimy tak de facto. Okej, dobra, tutaj myślałem, że wiecie, jakoś tak przelecimy na wprost, ale nie ma takiej opcji. Strasznie szybko. Okej, dobra. Kratki, wracajcie na miejsce. No niestety, im szybszy samochód, tym mniej klatek.
w grze. O, masakra. No, jeszcze muszę parę rzeczy obniżyć. Najwyraźniej, chociaż troszkę obniżyłem już. Jednak lepiej, żeby gra była płynniejsza, aniżeli wyglądała cudownie. I tak wygląda zajebiście, więc... Nie ma co. No, okej, i teraz będzie rondo. No kurczę, ładnie chciałem zrobić, to ten mnie się tutaj wcyndolił, no. Tak, nie bardzo. Dobra, od tego momentu. O, jeszcze. A, dobrze. Cudownie. Dwa miejsca do przodu. Na piątym jesteśmy. A, tutaj źle poszło, ale było nieźle. Tak. Tu jest! Proszę bardzo, trzecia pozycja. Nice. No, a tu 12% dopiero, my jesteśmy na trzecim miejscu. I mamy szansę na wyższe jeszcze. Pięknie, oni się tutaj biją. A ja ich tutaj biorę od wewnętrznej. Aaaa! Dobra, przez chwilę byłem tylko pierwszy, ale to można zaraz naprawić. No dobra, tutaj przywalimy już w bandę, to trochę bez sensu. Dawaj, hamuj. Okej. Jednak jego na tyle wyrzuciło, że... O, przejęliśmy pozycję. Proszę bardzo, pierwsze miejsce, 16% wyścigu dopiero. No, znowu jest wyścig przez całą mapę. No i pajosko. Znaczy, wiecie, te kategorie tutaj, tych zawodów są troszeczkę tak sztucznie podzielone. Mam wrażenie, że na przykład te zawody Bacha absolutnie się niczym nie będą różnić od crossowych. Te drogowe też się za bardzo niczym nie różnią od tych pierwszych, które robiliśmy. Już nie pamiętam, jak one się nazywają, ale rozumiecie, o co chodzi. No ale cóż, no chcieli porobić dużo różnych wyścigów, pokategoryzować to jakoś i porobić te wielkie wyścigi przez całą mapę, które są naprawdę fajne, bo jakby to jest zajebisty pomysł, jak robisz wielką mapę, zrobić wyścig na całą mapę. No, byliśmy tu ostatnio. No, jechaliśmy tędy nawet. No i dawaj za nim. No i dobra, i mamy go. Znowu pierwsze miejsce. Ale może się tak zdarzać, że będą nas tutaj wyprzedzać co jakiś czas. Okej. Niestety przy tej prędkości głównym problemem jest klatkarz w tej grze. A problem klatkarzu może być niestety to, że mam mocno zasypiony komputer w środku. Muszę go teraz przez święta, będę starał się go wysprzątać. 360 na godzinę, no zajebiście. Dobra, hamuję, bo mnie tutaj za chwilę... O Boże, jak mnie wyprzedzili. Tego się nie spodziewałem, ale dobra, zrobimy to zaraz. A ja sobie chciałem na spokojnie dohamować, żeby nie było, że mnie gdzieś wypierdzieli z jezdni. A oni to wykorzystali, kurczę, no. Znowu. No jak oni tu zasuwają? Ja się trochę cykam tutaj między tymi budynkami. 33% wyścigu. Boże, dopiero jedna trzecia. Może faktycznie być tak, że ten jest większy niż te pozostałe. Temu rozwaliłem spoiler, więc teraz gorzej powinno mu się jechać. W teorii. A, proszę bardzo. Nawet nie musiałem hamować, wystarczyło puścić gaz. I tak go wyprzedziłem. On się musiał schamowywać. O, ty gnoju, tu mi tak zablokował
wewnętrzną. No ale dobra, zaraz go weźmiemy. Zaraz go weźmiemy znowu. No, dawaj, dawaj, dawaj. Patrzcie, jak mnie blokuje gnojek, no. Znaczy, też bym tak robił. No, za chwilę ciebie nie będzie tutaj, gościu. Dobra. 40%. No, a my tutaj w tym Ferrari mamy jakieś takie śmieszne mini spoilerki nad światłami, kurcze? Czy coś takiego? Czy to są rury wydechowe? Kurde, ja już nie wiem, co to w ogóle są za... Tak, to są rury wydechowe. O, fuck. Zagapiłem się na tył samochodu. Całkiem ładny w ogóle jest. To są... Nie wiem, czy widać wskaźnik myszy. To są rury wydechowe, a nad nimi zaraz bezpośrednio są takie małe spoilery, które go utrzymują. Ale śmiesznie. Co to jest tutaj? Może tu nic nie ma. Ale teraz dopiero zauważyłem, że przy zmianie biegu, wiecie, czasem przy tych szybkich samochodach taki ogień bucha z rury i to właśnie z tego miejsca. Dobra. Zaraz go dogonimy, ale mamy... Zaledwie do połowy wyścigu się zbliżamy. Także jeszcze sporo przed nami. O, 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 o. Prawie, prawie żem zarył. Okej, uderzenie dostałem niestety w tyłek. Takiego klapsika wręcz. Dobra, spróbujemy troszkę mniej go schamować, bo widzicie, co się dzieje. Albo po prostu z tej strony. Okej, dobra. Ale niestety nie mogę na razie miejsca odzyskać. No, zaraz powinno nam się to udać. No dobra, punkty poleciały, to nie ma znaczenia. No dobra, tu mnie zaczęło już rzucać strasznie od bandy do bandy. Jeszcze troszkę. Dobra, od tego miejsca. No i dobra. Niestety te uciekające klatki to są troszeczkę problematyczne. No, come on. Ale zawijasy tu są, Boże, no nie dogonię go teraz. Halo, panie, co mnie tutaj, kuźwa, stuknął następny gnojek, no. No dobra, będzie mnie tu stukał, bo to już jakby z tej sytuacji się nie wywinę. Chyba, że po prostu ja sam zajadę mu najpierw drogę. O, właśnie, o, tak to se mogę. Aj, Boże, utrzymaj się w ulicy, Hanta, no, przecież widzisz, gdzie masz ulicę. Czy asfalt w sensie, nie? No, i tak mnie obróciło, i tak mnie obróciło. Ależ te zawijasy są przesrane. Dawaj za nim i przestań się obijać. No, naprawdę, Maciek, kuźwa, obudź się. Co się ze mną dzieje? Dlaczego nie mogę jechać prosto? Kurde, no tracę te miejsca, już jestem na trzecim, 52%. No, liczę teraz na jakieś większe te, proste odcinki. Dobra, i ciśniem. O nie, za chwilę znowu będziemy skręcać. I dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Bo ten na pierwszym miejscu nam strasznie odjechał. To nie jest dobrze. Kurwa, gościu, no już, bo już, no nie wytrzymie, no.
wziął mi tak chamsko zajechał. Tak to nie damy rady. O, no, wyhamował, kuźwa, nie wiem po co. I teraz jest szansa dogonić tego na pierwszym miejscu. No, jak będziemy hamować co chwilę, to go nigdy nie dogonimy. Jeszcze kolejny punkcik wpadł w tym momencie. Nie wiem, co tu się wydarzyło. A, żeż ciebie. Ale te klatki to strasznie. Coś podczas tego wyścigu to już jest masakra po prostu. Gorzej jak ostatnio. A obniżyłem parę rzeczy. Dobra. 57%. No, więc będziemy po dżungli jeździć. To już widzę, jak go dogonię. Gościu, kurde, przestań mnie stukać non-stop, no. A w ogóle to możemy sobie zrobić, czekajcie, tak. O, tak sobie teraz przypomniałem, że wyścig jest. To można sobie w sumie zrobić, wiecie, ciachęsteges, nie? Jak jest do góry. No nieważne, zrobiłem jakieś tam zdjęcie. Coś tam jest. Dobra. Sesto Elemento Forza Edition, nawet tu jest Pagani Zonda, Ferrari, moje BMW. Super, dobra. To wstecz. Czekaj, czy można. O, a jeszcze tak. Będzie coś, brak nowych samochodów na zdjęciu. No to się pierdzielce sje. Wychodzimy z tego trybu. A teraz musimy cofnąć, bo nic z tego nie będzie. Znawiamy. No mnie tu za chwilę poklepie, no. Autentycznie. Patrzcie, co oni tu robią, no. Postrało ich do reszty. Dobra, 60% za chwilę. No, 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 nie tak, nie tak, nie tak. Cofamy. A mój. Kurwa, posrało was. Nie no, jak oni tak mnie będą najeżdżać non-stop, to ja nigdy nie będę mógł żadnego zakrętu poprawnie zrobić i nigdy nie dogonimy tego gościa, co jest na pierwszym. Ależ on nam uciekł. Znaczy uciekł, nie jest daleko, bo go widać nawet, ale po prostu nie idzie go dogonić od dłuższego czasu. A ja tu cały czas jestem normalnie atakowany przez wszystkich i mi źle z tego powodu. Dobra, tutaj te piramidy. O, 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 świetnie. Z nadmiernego hamowania. Oj, dawaj, 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 dawaj. Jak już tak bandę zaryłem, to nie, nie ciekawie. Musimy troszkę go schamować, o właśnie przed tym. Jak to się stało? Dlaczego? Dlaczego się przez most przebiłem? Kto to wymyślił? No tak, zapomniałem, że tu wszystko można, nawet bariery energochłonne można rozwalić. Łącznie z barierkami na moście. Cudownie. Nie, 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 bo będzie uderzenie. Dawaj, za nim! Kurde, no! No, następny mnie wyprzedził. Dwie trzecie wyścigu za nami dopiero. Jezusicku, strasznie długi ten wyścig. A se wymyśliłem. Come on! Dobra, 70%, a ja na trzecim znowu. A,
przez krzaczory, ale dobrze jest, jedziemy. Nie obijaj się, ten Red Devil to non stop się o mnie obija, no. Co za gnojek z niego. Ładna, długa, prosta. Przestań się o mnie, kurwa, obijać, chuju głupi. No co za po prostu ciamciok z niego. Widać, że jestem lepszy, że większą prędkość jestem w stanie osiągnąć, bo lepiej wciskam klawisz na padzie. To się o mnie obija, gnojek, no. Dobra. Przestańcie mnie bić! Co za po prostu kawały gnoja, kawały gnojów z nich. Dobra, znowu prosta. Dawaj za tamtym, no. Ej, no przegramy to. No nie cholery, już od kiedy on mnie wyprzedził? Jakoś 40 coś procent było wyścigu i gnojek mnie wyprzedził. I nie cholery, już nie możemy nadrobić tej straty. Nie wiem, może tak po prostu, kurwa. Z przyłożenia w bandę, bo już nie mam pomysłu. Znowu bym wyhamował, to znowu by mnie powpierniczali się na mnie. Bo to jest, wiecie, to jest bardzo dobra metodologia właśnie na hamowanie na zakręcie na tym, na przeciwniku swoim, tak? Bo on ma dużą prędkość, zaczyna hamować, żeby się nie rozpierdzielić, a ty nie hamujesz, tylko się obijasz o niego. On się obija o bandę, a ty w tym momencie masz mniejszą stratę wytracenia prędkości i na wytraceniu prędkości i kurde jedziesz dalej, a on jest wbity w bandę i on ma problem, a nie ty. Wiem, bo sam tak wiecznie robiłem na wszystkich Need for Speedach i tak dalej. No, mam wrażenie, że coś bliżej jesteśmy do tamtego. Ale nie jestem pewien, czy to prawda, tylko głupie wrażenie. Co to piasek taki biały? Myślałem, że śnieg tutaj spadł. Raczej biały piasek. No kurczę, jest blisko, jest bardzo blisko. 88%. Scena Bacha, dzień dobry. Do was jeszcze wrócę kiedyś. Na razie. Teraz się tylko nie zatrzymaj, może cofnijmy, że jak się nie obijemy o tą bandę, będzie lepiej troszeczkę. Może jesteśmy naprawdę blisko tego gnojka, no. Troszkę lepiej. Na wprost, dobra, nie wiedziałem, gdzie na tym skrzyżowaniu trzeba będzie jechać. Tutaj znowu się obije. Jeszcze cofamy. Man. Jezu, no dogoniliśmy go, tylko jeszcze go trzeba przegonić, a nam się już wyścig kończy. O nie, nie zaliczyło flagi. Dawaj, dawaj. Dobra, mamy gnoja. Idź gościu bez spoilera. Come on, ostatnia prosta. Znaczy, no nie prosta, no ale ostatnie 5% nam zostało. Nie będziesz mnie wyprzedzał. Nie ma takiej opcji. O, co się stało? Coś rzuciło moim samochodem, jak jakiś kurde szatan normalnie. A ja autentycznie rzuciło coś moim samochodem na lewą stronę. Że jakiś atak hakierski. Nie, nie wiem. To było dziwne strasznie. Dawaj, dawaj. A, prawda jest taka, że zawsze jest jeszcze jedna nieciekawa bardzo i niefajna możliwość, której bardzo nie lubię, ale która się dzieje. Zmęczenie materiału, jeżeli chodzi o pada. Autentycznie dużo grając, zwłaszcza jeszcze na kablu, jak się gra. Nie, 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 nie. Absolutnie. Nie wyprzedzisz mnie, gnoju. Jak się dużo gra na padzie na kablu,
to niestety te styki zaczynają, chociaż wiecie, nie rzucam tym padem ani nic, ale te styki zaczynają się pierniczyć. Czy ja właśnie ukończyłem pierwszy? Powiedzcie, że tak. Nie! To jest niewiarygodne, a nie da się cofnąć. Już jak się zakończy, to nie da się cofnąć. Ej, no jaja se robicie. Ja pierniczę. No jak? No gdzie? Obejrzyj powtórkę. Nie, dobra. Tyle, słuchajcie, nie oglądamy powtórki, nie powtarzamy. Trzymajcie się, do usłyszonka i zobaczonka w kolejnym odcinku. Pa!